Moi drodzy, witam w pierwszym odcinku z serii tutaj, takiej, a nie innej. Jakim jest FIFA 18, tryb kariery. Zawodnikiem, moi drodzy, tworzymy zawodnika. Janusz kiedyś walczył w UFC. Teraz spróbuję swoich sił w piłce. Albo odwrotnie. Taki flashback. Jak kiedyś sobie radził w piłce nożnej, bo to będzie musiał być pewnie młodszy. Janusz w pierdol, moi drodzy. Nikt tego nie robi. Nikt tego nie robi. Janusz, wszyscy jakieś huntery i inne rzeczy, a ja gram karierę zawodnikiem. Janusz w pierdol, to będzie nasz zawodnik, który będzie siał postrach na znany jako w pierdol. No. W pierdol. Komentarz brak. Abate. Brak, no bo co, no, na koszulce w pierdol, numer stroju. Nie wiem jaki, 29 mu dajmy. 97 rocznik, no niestety. Niech będzie młodziutki, jak najbardziej młody. No to grudzień. Grudzień, 31 grudnia ma urodziny. Fajnie, nie? Czy nie? Dobra. Możemy tak zrobić. Albo nie. Inaczej. Czerwiec. I będzie się kończył i wiecie, nowy sezon, nowe tam, albo 1 lipca w ogóle. O, tak zróbmy. Janusz Piergo, moi drodzy, fryzura. No myślę, że może być łysy, chociaż z drugiej strony, z tego co widzę tutaj, są ciekawe. Duże afro, no niestety nie posiadam takiej tutaj fryzurki jeszcze. Krótkie, zgolone z zakolami. No dla mnie to jest piękne, ale bym wolał z zakolami. Wygolone boki, nie, dready, nie, nie chcemy twój Renato Sancheza. Krótki irokez, afro z irokezem. No myślę, że jakieś tutaj zgolone z zakolami, kolor włosów. Dobrze. Czemu nie? Rodzaj zarostu. Oczywiście tylko i wyłącznie jeden wąs. Jest wąs. Kolor zarostu. Nie, niech będzie ten czarny. Zresztą ten rudy to tak średnio. Kolor włosów. Nie. Siwy. Czemu nie? Wygląd już jest nieistotny. Toż w sumie. Nie, dobra, brwi. Umiejscowienie brwi. Niech ma wysokie. O, proszę bardzo. Fantastycznie wygląda. To jest cały nasz Janusz. Świetny, uszy. Proszę bardzo, gdzie jest uszy? Gdzie jest uszy? Tu są uszy, bez płatka. Niech będzie. Już jest dobrze, moi drodzy. Nos jest też bardzo ważne. Umiejscowienie nosa. Długi. Albo krótki. O tak, krótki. I nisko. O, coś takiego. Świetnie. Już mi się podoba. Zagięcie nosa. Nie, zagięcie nie. Profil nosa. Garbaty, płaski. Przede wszystkim musi być duży. O, elegancko, nozdrza. Wysoko. Dziurki w nosie. Duże. Małe. Będzie miał małe. Policzki. Płaskie. O, tak, już widzę, już czuję, że to będzie. Będzie niesamowity zawodnik, naprawdę. Zobacz, o tak, Janusz. Zgryz górny, dolny cofnięty. Tak, dobrze, super. Okej, okay. Zakrzywiona, wąska. Tak, coś takiego. O tak. Taką, tak, to jest dobre, to jest do góry. Pięknie, szczęka. Szeroka, dawaj, szeroką robimy, masywna, tak, jest. Czyż on nie jest fantastyczny? Wysunięty. Genialny. Genialnie on wygląda. Napastnik, oczywiście, że tak, środkowy. Środkowy, szpica. Szpica, oczywiście, Janusz to jest szpica. Y
Jak najcięższy? Sto sześćdziesiąt cztery centymetrów wzrostu. To będzie potwór, powiem wam. To będzie potwór. Janusz Wpiergol, witamy w Ekstraklasie. Jest niesamowite. Klub Sandecja ściąga nowego zawodnika. Wpiergol to najnowszy, ale i najbardziej obiecujący członek klubu Sandecja. Wszystkie oczy są skierowane na niego i można się tylko zastanawiać, czy 19-letni napastnik podoła oczekiwaniom. Nie mam wątpliwości, że Wpiergol jest wystarczająco dobry, żeby występować w tej drużynie. I nie przeczytałem dalej. Nieważne, moi drodzy, ale to jest... że ja nie chcę grać dla Sandecji. Ja nie chcę grać w ogóle w Ekstraklasie. Ja chcę grać gdziekolwiek indziej. Po prostu postaram się dokonać transferu naszego zawodnika, żeby poszedł gdziekolwiek indziej po prostu. I jestem ciekaw, czy będzie to możliwe w pierwszym sezonie. Więc zobaczymy. Podejrzewam, że te mecze takie pierwsze, rozkrzywkowe i tak dalej, będzie trzeba zagrać, ale no to jakąś tam formę sobie wyrobimy. I potem pójdziemy gdzieś dalej. Mogę iść wszędzie, mogę iść do Anglii, mogę iść do Rosji, mogę iść do Turcji, nieważne. Wpiergol, kariera, zawód, nieważne. To jest jakby nieistotne, moi drodzy. Janusz Wpiergol wchodzi w świat piłki. Jest niesamowite. Wiek, 20 lat ma. Aha! No tak. No tak, dobrze. Super. Forma w miarę, zdrowy. Zawieszenie nie, absolutnie. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy? Oczekiwania dotyczące ligi na bieżący sezon. Czego wy ode mnie oczekujecie? No, 6-7 bramek mam strzelić. Ocena 6 i 7 goli. To jest, myślę, lightowe. Mogę poprosić od razu o... moje działania, o transfer? Mogę! 72 overallu mamy na samym początek, no to jest całkiem spoko. Dalej, mogę poprosić o transfer, ciekawe czy się uda. Lepiej będzie jak zostanę w klubie, no to się z tego spodziewałem, ale jak kilka razy tutaj porobimy, tak? To może się udać, powiem wam szczerze. Lepiej będzie jak zostaniesz w klubie. Jeszcze raz spróbujemy. Czemu nie? Poproszę o transfer. Elegancko. Po raz kolejny. Lepiej będzie, jeśli zostaniesz w klubie. Co za kolesia, no. Nie chcę mnie puścić, nie? Nie chcę wpuścić Wpiergola. Dlaczego nie chcecie wpuścić Wpiergola? Dlaczego nie pozwalacie tutaj rozwinąć skrzydeł gdzieś indziej? No cały czas patrzcie, no. Naprawdę? I nie będę mógł? Będę miał grać dla Sandecji? No przynajmniej będę miał pierwszy skład, to jest pewne. No nie chce mi się wierzyć, że Janusz tutaj nie pociśnie w pierwszym składzie. I zbliżał się mecz z Lechem. Proszę bardzo, rozłączyłem prośbę... Tak, jest! Rozłączyłem twoją prośbę, bo myślę, że na listę transferową i zdecydowanie się spełnić. Czyli zostaniemy wystawieni na listę transferową i jak pojawi się jakaś fajna oferta, to zostanie ona nam zaprezentowana, moi drodzy. A tymczasem pierwszy mecz ligowy już, nie ma rozgrzewki, co ciekawe, od razu ruszamy z kopyta. Pierwszy mecz z Lechem Poznań. Także zobaczymy, jak się to potoczy. No, Lech, potem Legia, Jagiellonia, no to fajny terminarz. Jedziemy z koksem, moi drodzy. Ale właśnie zastanawiam się, czy grać jednym zawodnikiem, czy... ja zagram, gra jako w Wpiergol. Dacie mi znać po prostu potem, czy wolicie, żebym grał całą drużyną, czy jako w Wpiergolem. Ja zagram z samym piłkarzem, samym Wpiergolem, czemu nie? Co mi szkodzi? Proszę bardzo, ależ to wygląda, Janusz Wpiergol, potwór, moi drodzy, Janusz Wpiergol będzie chciał postrach w Ekstraklasie. Zobaczymy, jak długo pogra w tej Ekstraklasie. Być może nie trafi się jakaś super fajna oferta. Więc to też biorę to pod uwagę. Oczywiście. Janusz Wpiergol, zaczynamy. A mogę zmienić kamerę? No i witam, Janusz Wpiergol, od razu proszę bardzo, jest przy piłce Janusz Wpiergol. I pędzi. I ależ jest szybki. Janusz Wpiergol. Widzieliście ten zryw? Ależ ten zawodnik ma ogromny potencjał. Proszę bardzo, oj. Dawaj piłę. Dobra, poklepali. Porobili. Janusz Wpiergol, uderzenie zablokowane. Niestety już drugi raz dochodzi do strzału.
w ciągu no, blisko 5 minut, także jest tutaj szansa na to, że będzie się sporo działo. Janusz Piergol, masz masę, przebij się, jesteś silniejszy. Janusz, bramka, 1-0, moi drodzy, w 8 minucie Janusz Piergol strzela w debiucie, debiutancką bramkę Lechowi Poznań. Sandecja prowadzi 0-1, moi drodzy, na wyjeździe, w pierwszym meczu, w pierwszej kolejce Ekstraklasy. Janusz, niesamowite, ze słabszej nogi, z lewej nogi, huknął prosto w okienko. Bez szans tutaj goalkeeper gospodarzy i mamy, proszę bardzo, pierwszą bramkę w Piergol, 8 minuta. 9, myślałem, że 9, nieważne. Fantastycznie, Janusz Piergol, ładna bramka, 7,8 ocena. Oj, był blisko teraz przecięcia tego podania, jeszcze tutaj wracał do defensywy, ale nic z tego nie wyszło, złe wyczucie czasu mam, co tam się dzieje? No, zły timing tutaj. Toż Janusz coś próbuje tutaj jeszcze zdziałać, proszę bardzo, Janusz walczy o tę piłkę. Z problemami tutaj defensorzy Lecha Poznań, ale jakoś tam udało im się wyjść z opresji, proszę bardzo, i Janusz Piergol, co zrobił? Piergol! 2-0! Niesamowity Janusz Piergol! 23 minuta, widać to na zegarze, proszę bardzo, Janusz Piergol podwyższa prowadzenie Sandecji nad Lechem Poznań. Niesamowite wejście tego zawodnika. Niesamowity jest ten człowiek, niesamowity jest ten napastnik, zobaczcie. Świetnie minął tej rywali, wbił się znowu w pole karne, uderzył mocno, huknął pod poprzeczkę, technicznie również oddał ten strzał i bez szans, po raz kolejny goalkeeper gospodarze, moi drodzy, Lech 0, Sandecja 2. I już w piergol, oj, teraz chciał zabawić się trochę z obrońcem, nie wyszło mu to zbyt dobrze, ale i proszę bardzo, w piergol może rozpocząć ten kontratak. Biegnie za nim Janicki, proszę bardzo, w piergol. I chciał dośrodkować, chciał pomóc koledze tutaj strzelić bramkę. Nie był zainteresowany tutaj indywidualną akcją, jak już przyzwyczaił nas w tym meczu, moi drodzy. Ale chociaż teraz mi jest szansa, w piergol uderzenia, ale prosto w golkipera Lecha Poznań. Pędzi prawą stroną, w piergol. Ależ minął rywali. W piergol. Coś genialnego, Janusz w piergol strzela hat-tricka, 0-3. Gdzie wydawało się, że tutaj no ta akcja zostanie zastopowana, proszę bardzo, obrócił się z lewej nogi. Strzał, bramka z niczego właściwie, niesamowity, od słupka, bez szans. Goalkeeper gospodarzy, moi drodzy, goalkeeper Lecha Poznań nie był w stanie nic zrobić, w piergol strzela hat-tricka. On jest za dobry na tę ligę, to widać. On jest za dobry na Ekstraklasę, moi drodzy. On musi opuścić Sandecję. Taki gracz jak on nie może marnować się w tej lidze. On musi się rozwijać, on musi pokazać zdecydowanie więcej, moi drodzy. Widzimy to doskonale już w pierwszym meczu, w debiucie. Właściwie, oj. I już po raz kolejny zmierza w stronę bramki. Widzimy, jak bardzo głodny jest. Goli, proszę bardzo, Janusz wpierdol. Piergol. Nie trafia. Tym razem nie trafił. Jak to się stało, moi drodzy? Jak to się stało, że to nie wpadło, że to nie weszło? Janusz, dlaczego? Janusz w piergol, znowu z tej lewej strony będzie atakował, to nie jest skrzydłowy, ale świetnie radzi sobie w tej sytuacji. Może teraz podanie. Asysta w piergola, zdecydował się asystować Janusz. Nie zdecydował się uderzać sam. To pokazuje, jak wszechstronnym jest zawodnikiem Janusz Piergol. To pokazuje, jak niezwykle utalentowany na wielu płaszczyznach jest Janusz Piergol. Genialny zawodnik. Zobaczcie, tutaj pociągnął tą lewą stroną, minął jednego, dwóch zawodników, wyłożył idealnie swojemu koledze, a ten po prostu ładnie, technicznie przyłożył nogę, uderzył i mamy 0-4 przy bułgarskiej. Niesamowite rzeczy się tutaj dzieją, moi drodzy. To będzie zawodnik meczu, to będzie zawodnik kolejki, to jest już pewne. Janusz Piergol, genialny, no będzie rozchwytywany przez media, jestem tego pewien, słuchajcie.
Jestem tego absolutnie, absolutnie pewien. I zobaczcie tutaj, jak wpiergol się uwolnił. Proszę bardzo, Janusz. I kolejna świetna, genialna asysta Janusza wpiergola, 0-5. To jest zawodnik, który robi różnicę na boisku. Proszę bardzo, Centarski przybija pionę swojemu koledze Januszowi. Niesamowite rzeczy się tutaj dzieją. Niesamowite rzeczy się tutaj dzieją, słuchajcie, naprawdę. Janusz Piergol, 0-5, 3 bramki, 2 asysty, czegoś coś więcej. Zobaczcie tutaj, dogranie perfekcyjne. Mateusz Centarski strzela swojego pierwszego gola w tym sezonie, w pierwszej kolejce. Genialne, genialne. Lech załamany, Lech zniszczony, Lech właściwie tutaj rozbity u siebie w Poznaniu. Nic nie mogą zrobić. A Sandecja z Januszem Wpiergolem ciągle mają mało. Zobaczcie, Janusz ponownie mija kolejnego rywala. Janusz pędzi w stronę pola karnego. Janusz i wywalcza rzut karny. Tak jest, niesamowite rzeczy. Załamani Lechici. 89 minuta, moi drodzy. Radosław Majewski fauluje. Fauluje Janusza Wpiergola. Nie był w stanie go powstrzymać przepisowo, moi drodzy. To Janusz Wpiergol, tak jest. Janusz Wpiergol będzie uderzał. Janusz Wpiergol będzie uderzał, moi drodzy. Janusz Wpiergol technicznie niestety, niestety broni golkiper, gospodarz. Koniec, moi drodzy, koniec tego blamażu, którego dokonał Lech Poznań. Wpiergol, zawodnik meczu, 9 strzałów, 3 bramki, większość celnych. Bierze piłkę ze swojego debiutu, bierze piłkę, z debiutu, w którym to strzela hat-tricka i dokłada jeszcze 2 asysty. No, cały piłkarski świat na pewno po tym meczu, po tym debiucie usłyszy o Januszu Wpiergolu. Zobaczmy tutaj przepiękne pierwsze uderzenie Janusza Wpiergola, znakomity strzał tego zawodnika. Zobaczmy drugą bramkę, proszę bardzo, tutaj pocisnął lewą stroną i uderzył prosto w okienko, strzelając swojego drugiego gola w tym meczu. Niesamowity Janusz Wpiergol. I zobaczmy trzeciego gola, właściwie z niczego tej obrócił sobie piłkę z lewej, z tej słabszej nogi uderzył. Niesamowite, nie są 3 strzały, 3 strzały celne, niecelne, no 2 niecelne, 7 celnych na 9 asysty, 2, moi drodzy. Fenomenalny zawodnik Janusz Wpiergol. Myślę, że po tym na pewno sporo drużyn, sporo teamów zgłosi się po niego. Czy tak rzeczywiście będzie? No zobaczymy, moi drodzy. Moi drodzy, czekam tutaj na jakieś informacje. Witamy wszystkich, proszę Państwa, następnie przy Łazienkowskiej. Legia Warszawa będzie podejmowała dzisiaj u siebie Sandecję. Sandecja, która może sprawić kolejną nie lada niespodziankę. Już sam fakt, że Sandecja jest w Ekstraklasie w tym sezonie, jest niespodzianką, powiedzmy, ale to, co zrobiła w pierwszym meczu kolejki, w pierwszej kolejce, mam na myśli tutaj ten mecz z Lechem Poznań, było czymś niesamowitym. Teraz podejmuje Legię Warszawę, teoretycznie silniejszego rywala, ale czy rzeczywiście tak będzie, moi drodzy? Nieważne, kogo ma Legia, ważne, że Sandecja ma Janusza Wpiergola, moi drodzy. W poprzednim meczu hat-trick, Wpiergol, 3 bramki, 2 asysty, to niego, to właśnie jego powinni obawiać się legioniści. Zaczynamy, moi drodzy, to starcie. Legia Warszawa kontra Sandecja. Jędrzejczyk, Radowicz, Guilherme. Radowicz niebezpiecznie, moi drodzy, i mamy bramkę przy Łazienkowskiej na 1-0 w 10 minucie dla legionistów, dla Legii Warszawa strzela Radowicz. Także zaczynają się problemy Sandecji. No nie będzie to ten mecz wyglądał tak samo, już widzimy, jak w przypadku meczu z Lechem. Tutaj Legia wychodzi na prowadzenia. Na prowadzenie w 10 minucie. Zobaczymy, jak odpowie Janusz Wpiergol i jego koledzy. Janusz Wpiergol utrzymał się przy piłce. Świetnie się zastawił Janusz. Pędzi teraz tutaj, szuka okazji do
jakiegoś rozegrania do strzału. Świetnie minął tutaj rywala. Jeszcze walczy Janusz Piergol. Proszę bardzo, powala rywala i faul. Faulował Janusz według arbitra. Teraz szansa. Janusz Piergol, ależ tutaj zabawił się z Pazdanem. Janusz Piergol, uderzenie, ale prosto, prosto w malarza. Jeszcze tutaj próba do grania będzie, moi drodzy. Nie, to Ciężniak broni, okej, okay, nie było tematu. Piergol jest dobry, jest niesamowity, pełen potencjału, no ale jeżeli nie ma, nie dostaje piłki, jeżeli jego koledzy nie chcą grać, jeżeli jego koledzy cofają się, nie grają wysokim pressingiem, przegrywając z Legionistami, no to za wiele zdziałać nie możemy. Tak samo widzicie tutaj państwo, no jest jak jest, no niestety, no w Piergol, no pojedynków główkowych może zbyt wiele nie wygrać, także inaczej powinni grać jego koledzy, no ale widzimy, że chyba nie potrafią, no niestety, no to są te braki właśnie w umiejętnościach. Proszę bardzo, teraz piłka do Wpiergola. No niestety, traci. I pędzi sam na 12. Nieważne. Janusz Wpiergol, ależ teraz ostre, ale czyste, jak najbardziej czyste wejście, no nie ma mowy o faulu tutaj, niestety. No mówię niestety, no bo jednak przydałby się jakiś rzut wolny dla Wpiergola, on by tam coś podziało w tej kwestii. Może lewą stroną, panowie, może lewą stroną. Janusz Piergol, zejście do środka, Wpiergol, nie ma komu podać. Wpiergol, ależ minął teraz jednego, dwóch. No niestety, już dobrana mu ta piłka została. Moi drodzy, Janusz Piergol, ależ to zrobił. Janusz Wpiergol! Niestety, bardzo niecelnie teraz Janusz Wpiergol, no zeszła mu ta piłka, było to widać. Niebezpiecznie, moi drodzy, Guilherme w polu karnym, ale... I teraz szansa przed Januszem Wpiergolem, to jest ten moment! Janusz Wpiergol, słupek, o mój Boże! Niestety sentencja w Warszawie odnosi porażkę. Legia zgarnia 3 punkty, no i niestety musi się zadowolić właśnie póki co po dwóch meczach tylko 3 punktami. Sandecja Nowy Sącz i wraz z Januszem Wpiergolem, no, widać, że zbyt duża presja została na niego nałożona i możemy mu to wybaczyć. Możemy mu wybaczyć nie najlepsze spotkanie, no parę złych decyzji, parę tutaj niewykorzystanych okazji, ale zobaczymy, bo jest oferta transferu, moi drodzy. Newcastle United, moi drodzy. Jest szansa przenieść się do Newcastle. 45 tysięcy tygodniowo dla tego zawodnika, jakim jest Janusz Wpiergol, moi drodzy. Czy akceptować tę ofertę, czy zostać w Ekstraklasie, czy czekać na inną ofertę transferu? Tę decyzję pozostawiam wam. Napiszcie w komentarzu, co zrobić. To tyle, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie suba, lajka, dzwoneczek, wbijajcie na Face'a, na grupę na Face'ie i tak dalej. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tej serii, jak i oczywiście innych. Na razie, trzymajcie się, cześć!